Pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość wybrało swojego kandydata na prezydenta w prawyborach? Jak się pan do tego odnosi? Ja już od dawna, jako w ogóle fan polityki amerykańskiej, już od roku forsuję ideę prawyborów i taką też przedstawiłem na ostatnim kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że skoro nie ma kandydata, który jest oczywisty, no to warto sprawdzić go najpierw, warto sprawdzić różnych kandydatów w prawyborach i zobaczyć, jak oni sobie radzą w debatach, w kampanii, czy cieszą się poparciem własnego elektoratu, bo zawsze mobilizacja elektoratu jest, ma fundamentalne znaczenie, szczególnie w drugiej turze. Więc tak, ja przedstawiłem swoją wizję, że jestem zwolennikiem prawyborów. No i zobaczymy. A ile osób pana zdaniem powinno w nich uczestniczyć i czy pan też chciałby? Ja zgłosiłem wolę kandydowania w prawyborach, natomiast nie muszę też. To oczywiście jest problem, jak wyłonić już tak na tak późnym etapie osoby, które miałyby startować w tych prawyborach. I to zapewne musi być decyzja polityczna i nie może to być za dużo osób. Raczej należałoby to spojrzeć na to tak jak na politykę amerykańską, gdzie ostatecznie realnie w wyścigu liczyło się czterech, trzech kandydatów. Więc uważam, że jeżeli u nas będzie decyzja o prawyborach, powinno być podobnie. A czy jednym z nich powinien też być profesor, czy były szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek i jednocześnie były, przepraszam, obecny szef IPN Karol Nawrocki? To powinna być taka stawka Nawrocki, Czarnek, jaki? Siebie postawię poza nawias, bo ciężko mówić o sobie, natomiast jeżeli chodzi o tych dwóch kandydatów, to tak, uważam, że to są kandydaci, którzy są dobrzy. No, wydaje się, no tutaj jednak bardziej sprawdzony jest Przemysław Czarnek, który rzeczywiście robi po pierwsze rewelacyjne wyniki w wyborach, po drugie jest osobą, która w czasie kampanii wyborczej no, potrafi zmieniać poglądy ludzi, którzy nie chcą głosować na nasz obóz, ponieważ jest bardzo dobry retorycznie, dobrze wypada w debatach, a to będzie naprawdę ważne podczas tej kampanii wyborczej, która będzie wyjątkowo krótka. Więc tak, profesor Czarnek uważam, że jest dobrym kandydatem. Prezes Nawrocki również jest ciekawym kandydatem, jest mniej doświadczony, natomiast z drugiej strony na pewno miałby czystsze otwarcie, więc tylko no, nie ma takiego doświadczenia jak profesor Czarnek, więc te obie kandydatury mają swoje zalety. No i to być może prawybory są dobrym pomysłem, aby sprawdzić, kto będzie sobie lepiej radził. Ale też byłby taki pewnie zarzut ze strony obecnej koalicji rządzącej, że jeśli Przemysław Czarnek będzie kandydatem, to jest to kandydat zbyt skrajny. I też mogą być wątpliwości, analizy politologiczne, że właśnie Przemysław Czarnek zbiera może głosy bazy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie może sięgnąć do tego centrum. No i tu się pojawia też taka w ogóle pytanie, czy bardziej nawet takie założenie, że a może to jest tak, że te wybory są po prostu wyborami, w których Prawo i Sprawiedliwość nie będzie sięgało do centrum, tylko będzie szło po bazę i po wyborców Konfederacji. To są takie trzy rzeczy, które ze sobą się wiążą. To są trzy elementy, które na dzisiaj dają nam zwycięstwo w drugiej turze wyborów. Pierwszy element, maksymalna mobilizacja naszego elektoratu. Drugi element, w drugiej turze przekonanie wyborców Konfederacji i wtedy brakuje około 3% wyborców konserwatywnych, na przykład Trzeciej Drogi, PJJ-ów czy innych takich jakby podmiotów. Więc przecież tu nie chodzi o to, jak przedstawiają niektórzy analitycy, żeby przekonać wyborców Silnych Razem czy kogoś takiego, bo tego nie zrobi żaden kandydat, bez względu na to, jak będzie wyglądał i co będzie robił. Tu tylko chodzi o to, żeby spełnić te trzy kryteria. Mobilizacja naszych, w drugiej turze przekonanie wyborców Konfederacji i sięgnięcie po 2-3%, na przykład nadrobienie tego w kampanii, w debatach. I mi się wydaje, że to jest jednak w zasięgu kandydata, który może być określany jako prawicowy. A też uważa pan, że Konfederacja jest w stanie taktycznie lub wprost lub dorozumianie poprzeć kandydata PiS-u w drugiej turze? To będzie odwrotna sytuacja jak w 2020 roku, gdy Rafał Trzaskowski zabiegał o poparcie Szymona Hołowni? Może tak być? No tutaj trudno mi się wypowiadać za Konfederację. Uważam, że pewnie nie będzie to dla nich trudne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że generalnie charakterystyka wyborców Konfederacji jest taka, że nawet gdyby ich stanowisko było neutralne,
to raczej będzie im bliżej do naszego kandydata niż do kandydata obecnej koalicji. Więc to jest kwestia tego, kto będzie startował i czy będzie potrafił efektywnie mówić do wyborców Konfederacji. A powiedziałby pan, że Przemysław Czarnek to jest taki polski Donald Trump, że to jest kandydatura w podobnym stylu, też taka trochę postpolityczna, a nawet bardzo, czy też taka, czy i taka, która nie sięga właśnie po ten środek? No, myślę, że dobrze, że pan poruszył jakby ten temat, dlatego że w Polsce moim zdaniem wielu analityków mija się z tym, jak wygląda dzisiejsza w swoich ocenach, jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiejsza polityka. Dzisiaj wyborcy, znaczy dzisiaj politycy prawicy, którzy wygrywają, prawdziwej prawicy mówię, no bo ja nie mówię o CDU na przykład, to są ludzie charyzmatyczni, którzy głównie opierają się na mobilizacji własnego elektoratu. I podam przykład Giorgi Meloni, czy właśnie Donalda Trumpa, który idzie po pewne zwycięstwo w Stanach Zjednoczonych. Czy pewne, to jeszcze nie wiadomo, ale na pewno jego sondaże się polepszają w ostatnich tygodniach. No, zobaczymy. Ja mówię, że wygra wybory, więc zobaczymy. Jeżeli wygra wybory, to trzeba też pamiętać o tym, że to w ogóle zmienia sytuację w Polsce jednak przed wyborami prezydenckimi. Do tego jeszcze przejdziemy, ale mówił pan o tym, jak wygrywają kandydaci prawicy i jaki to jest model. Model właśnie takiego, jak powiem, bo pan powiedział, kampanii opartej o charyzmę, tak? O wyrazistość. Znaczy ja powiem inaczej, że są jakby, widać dzisiaj, że jest jednak przewaga w Polsce, gdyby spojrzeć na całość wyborców, ludzi, którzy no powiedzmy nie chcą Zjednoczonej Prawicy. No i są dwa modele, kandydata, którego możemy wybrać. Jeden model to jest wybrać kandydata, który będzie udawał, że nie jest z nami. A drugi model to jest taki, że który wykorzysta kampanię wyborczą do tego, aby odkleić nam gębę. Więc jak pan mnie pyta, jakim zwolennikiem której drogi jestem, to ja jestem zwolennikiem tej drugiej drogi. Natomiast no rzeczywiście jest tak, że tam, gdzie prawica wybierała tą pierwszą drogę, no to owszem, zdarzało się, że wygrywa wybory, ale tak naprawdę nie jest prawicą. Więc ja uważam, że droga Donalda Trumpa, który przecież, no gdyby porównać go do Przemysława Czarnka, to wydaje się, że Czarnek na tym tle jest centrowym politykiem. Więc no, czasy się zmieniają i uważam, że nie wszyscy analitycy w Polsce nad tym nadążają. Tutaj jeszcze jest oczywiście bardzo wiele wątków, ale skupmy się może na chwilę na jednym, czyli konsekwencje wyborów w Stanach Zjednoczonych dla polskiej polityki. Podobnie jak pan, ja też śledzę, może nie tak uważnie jak kiedyś, ze względu na to, że śledzę teraz przede wszystkim polską politykę, ale amerykańską oczywiście też, również trendy, które tam są. No i wydaje się, że dzisiaj demokraci są w lekkiej defensywie w kluczowych stanach, między innymi nawet w Pensylwanii. Ale co to zmieni, jeśli Donald Trump zostanie ponownie prezydentem? Czy dla pana obozu to będzie jakiś sygnał polityczny, jakieś wprost wzmocnienie potencjalne kampanii kandydata prawicy, gdy Donald Trump już zostanie prezydentem? Co to będzie, jeśli tak się wydarzy? Znaczy przede wszystkim Trump, jego zaplecze i sam kandydat na wiceprezydenta bardzo interesowali się sytuacją w Polsce i zupełnie wprost nazywali ją w mediach społecznościowych. My też mamy kontakty dobre z republikanami, więc no to zmieni wszystko, jeżeli pan mnie pyta. Jeżeli oczywiście będą chcieli... Game changer, tak. A propos, więc ja uważam, że to zmieni wszystko i też samo to, że no Stany Zjednoczone jednak są kluczowe z punktu widzenia rozgrywki geopolitycznej, która się odbywa w Polsce, która moim zdaniem, znaczy w Polsce, w Europie, i moim zdaniem to będzie jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy temat przyszłej kampanii wyborczej. Dzisiaj tego jeszcze nie czuć, ale widać już, że wykuwają się nowe porozumienia mińskie, gdzie Stany Zjednoczone będą odgrywały kluczową rolę. I jeżeli Trump wygra wybory i będzie chciał jeszcze raz na przykład włączyć Polskę w to, ale o Tusku mają opinię taką, jaką mają, i ja nie sądzę, że oni ją zmienią just like that, no to to będzie miało kluczowe znaczenie. To znaczy mamy główny temat, czyli nowy układ sił w Europie Środkowej, i Polacy będą oceniali, kto w tej sprawie jest wiarygodny i kto ma dojście do kluczowego gracza w tej sytuacji, pamiętając o tym, że w ogóle sytuacja na przykład, mam na myśli oczywiście Donalda Trumpa, który wygrałby wybory,
pamiętając o tym, że na przykład pozycja zarówno Scholza, jak i Macrona, którzy chcieliby to odgrywać duże role, jest bardzo słaba politycznie. Scholz dołuje w sondażach niemieckich i to też powoduje, że jego pozycja generalnie negocjacyjna jest słaba, a Macron kończy kadencję z ogromnymi problemami. To ja tego nie muszę tłumaczyć, to widać w Parlamencie Europejskim, gdzie na przykład jego frakcja była w poprzedniej kadencji kluczowa do podejmowania wszystkich decyzji, a przecież pod koniec roku będzie decyzja dotycząca nowej Komisji Europejskiej, a dzisiaj jest malutką frakcyjką, z którą coraz mniej ludzi się liczy, więc to są elementy, na które też wiele osób w Polsce nie zwraca uwagi, a moim zdaniem będą fundamentalne.